Siemanko ludziska, witam was na kanale Sobie Gadam, ja nazywam się Adrian i dziś tradycji stanie się zadość. To znaczy tej tradycji, którą zaraz zapoczątkuję. Bowiem od dzisiaj w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18 rozpoczynamy cykl zajebistego zestawienia filmów, które nadchodzi w tym miesiącu, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście nie znajdzie się tutaj wszystko, ale bardzo mile widziane są wasze oczekiwania i wasze komentarze. Ku gwoli ścisłości chodzi o to, żebyście w komentarzach zostawiali informacje, czego nie możecie się najbardziej doczekać, oraz też jeśli są jakieś pozycje, które według was są godne i warte zainteresowania, to piszcie, ponieważ mogłem je pominąć. Następnie słowami wstępu jeszcze muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jesteście zajebiści! Film Pochata Krew i Mód dzięki wam zebrał bardzo dużą liczbę wyświetleń, a w dodatku zbliżamy się do 3000 subskrypcji na tym kanale, co jest dla mnie wielkim wynikiem przez duże W. Dziękuję wam za wasze zainteresowanie, oglądalność, klikalność, waszą obecność. Ten kanał, choć bardzo bym chciał, nie posiada stałych godzin publikacji oraz dni, ponieważ premiery, które wychodzą, są w różnych dniach, w różnych godzinach, a ja staram się jak najszybciej dostarczyć wam informacje odnośnie filmów, które obejrzałem. Ale idąc właśnie tropem systematyki, wpadłem na genialny pomysł, że to właśnie wtorki na tym kanale będą o 18 wypełniane ciekawymi treściami. Tak jak dzisiaj oglądacie zestawienie najciekawszych filmów miesiąca według mnie, to jeszcze znajdziecie tutaj historię postaci, recenzję gier, i z czasem zobaczymy, może poszerzymy jeszcze publikację o czwartki. Jednak wychodzę z założenia, że małymi krokami do celu i małą łyżeczką można się lepiej najeść, więc na spokojnie zobaczymy, jak to będzie hulało. A teraz przechodzimy do meritum tego odcinka. Nówki sztuki z kwietnia przed wami, a linki do zwiastunów wszystkich filmów, o których będę mówił, znajdziecie w opisie filmu i w pierwszym komentarzu, który zamieszczam po publikacji. 1984 has been a tough year. Sales are down, our growth is down. Dla fanów sportowego obuwia i niekoniecznie jest mowa o Rycerzach Ortalionu. Film Air opowie nam o legendarnym kontrakcie butów Nike z Michaelem Jordanem, co zaowocowało znaną marką Air Jordan i również też miało wpływ na współczesną kulturę. Zestawienie Ben Affleck i Matt Damon, szczerze mówiąc, biorę w ciemno, jestem ciekaw, czym mnie zaskoczą. Premiera 5 kwietnia. Lubicie kino familijne? Małe stworki z CGI! Dzieci chcące przekazać dorosłym, że prócz podatków i obowiązków codziennych można zaznać jeszcze przygody w swoim życiu? To 7 kwietnia wleci Chupa. Meksykańska opowieść o chłopcu, który zaprzyjaźnia się z mistycznym stworzeniem. Chupacabrą. Możemy udawać twardzieli, ale wszyscy dobrze wiemy, że i tak to obejrzymy. Premiera 7 kwietnia na Netflixie. Na Netflixie w tym samym czasie zadebiutuje ponoć najbardziej wrażliwy film dokumentalny o Luisie Capaldim. Mówicie, że nie wiecie, kto to? Spokojnie, ja też mam problem z zapamiętywaniem imion, ale jak puszczę wam ten kawałek, to wiecie, mordeczki, już o kogo chodzi. Jeśli lubicie zgłębiać historię wokalistów, ich prywatnego życia oraz życia scenicznego, to zasiądźcie wygodnie, odpalajcie Netflixa i cieszcie się ciekawym obrazem. QA5. 8 kwietnia, a Netflix dalej budzi mój apetyt, a to za sprawą filmu Głodni. Po ciekawym menu, który oglądałem jakiś czas temu, trąci to troszeczkę tego filmu estetyką i dlatego mnie to zaintrygowało. Film opowie o utalentowanej kucharce, która do tej pory bazowała na street foodzie. I to ona właśnie rozpocznie praktyki u bezwzględnego szefa kuchni, który okryty jest złą sławą. I ja powiem tu tak, azjatyckie kino potrafi być dobre, a wręcz bardzo dobre i warto zajrzeć do tego znaczy do Głodnych. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. 14 kwietnia, dzień dobry! Co prawda można było na ten film wyrwać bilety wcześniej i można go obejrzeć w poniedziałek wielkanocny, jednak oficjalna premiera 14 kwietnia, a mowa tutaj o Dungeons and Dragons. Złodziejski honor. Fantazy z dużą dawką humoru i Chrisem Pine'em? Biorę w ciemno. A i PS ważne, ponieważ w poniedziałek będę miał przyjemność oglądać ten film, to spodziewajcie się recenzji przedpremierowej u mnie na kanale. 14 kwietnia to również ostre jak kły wampira widowisko Renfield. Okay. No dobra, może widowisko to za dużo powiedziane, ale Nicolas Cage w roli Drakuli? Oczywiście, że biorę to w ciemno. Będzie śmiesznie, będzie trochę akcji i w dodatku aktorka z Shang-Chi, która wiem doskonale, że potrafi wrzucić dużą dozę humoru do filmu. Nie inaczej, będzie oglądane. 14 kwietnia wyjdzie także polski film. I słuchajcie, nie zgadniecie jaki, ja robię to z zamkniętymi oczami. Komedia romantyczna. Będąc na wózku, wyrwę tę dziewczynę. Ale kurczę, muszę powiedzieć tutaj stop, bo
To naprawdę wygląda ciekawie i intrygująco. Standardowy motyw gościa, który chce wyrwać kobietę i ma jakieś tam swoje sposoby ukartowane, no jest już troszeczkę oklepany, ale tutaj wchodzimy w śliski grunt osób niepełnosprawnych. Jeśli narracja będzie dobrze poprowadzona i nie będziemy mieli tylko głupich gagów, a dostaniemy silny pokład emocjonalny w kilku scenach, to ja szykuję chusteczki i wierzę, że będzie to dobry film. Wygląda to dobrze? Dajmy temu szansę. W końcu to nasza rodzima produkcja. Kolejna polska produkcja, 14 kwietnia. Tym razem będzie to dramat. Taka masa błędów, że trudno jakiś jeden tutaj wysublimować i uważać go za największy. Aktor Adam, ponieważ o nim będzie opowiadać historia, doznaje udaru, po czym traci zdrowie oraz też ma problemy z mową, która jest mu niezbędna na co dzień w jego zawodzie. Drodzy Państwo, tutaj aktor Krzysztof Globisz, który wydaje mi się, że jest gwarancją sukcesu dobrego filmu. I to jest kolejny polski tytuł, któremu dam szansę w tym miesiącu. Słuchajcie, chyba z tego 14 kwietnia nie wyjdziemy, ale co mi tam, im więcej, tym lepiej. Egzorcysta papieża. 14 kwietnia. Bring me the priest. Film podobno opowiada historię autentycznej postaci Gabriela Armonta, która była faktycznie egzorcystą głównym Watykanu. Ile prawdy w prawdzie, ile cukru w cukrze, no tego nie będę analizował. Ale szczerze mówiąc, horrorów o egzorcyzmach nigdy dosyć. Choć co prawda zwiastun nie zwalił mnie z nóg, to jednak księża, demony... oglądam. Na Wikingów myślę, że jeszcze kwitnie moda w naszym kraju. Choć saga Wikingów o Ragnarze i jego synach dawno się zakończyła, to Netflix cały czas stara się walczyć o nasze serduszka. Edward, rightful king of these lands, has died. I dlatego 14 kwietnia na bazie serialu Upadek Królestwa pojawi się film pełnometrażowy. Siedmiu królów musi umrzeć. Król Edward umiera, Anglia pogrążona w chaosie, Netflix, gorąca prośba, nie spierdolcie tego. Ej serio, chyba tego 14 kwietnia zamieszkam w kinie, bo mam właśnie dla was jeszcze Blueback. Chciałabym ci coś pokazać. Zanurkujemy? Tak. Dla odmiany familijny film z pięknymi zdjęciami podwodnymi. Główna bohaterka Abby będzie musiała zmierzyć się z okrutnym biznesem, który zagraża jej ukochanemu podwodnemu miejscu. Wyczuwam tu lekki film z przesłaniem dla całej rodziny. Można zabrać rodzinkę do kina i obejrzeć coś mało stresującego. I żeby było tego mało, 14 kwietnia znów francuska komedia Pogoda na przyjaźń. Dormez dans la chambre de mamie Swazik. Elle est née ici, elle y est même morte. Lubicie humor z kraju pachnącej bagiety? W filmie niespodzianka, która miała się odbyć w Grecji, wyląduje na wybrzeżu Brytanii. I tam grupa przyjaciół, prócz złej pogody, będzie musiała wystawić na próbę swoją znajomość. Szczerze mówiąc, brzmi jak francuska komedia. I wreszcie uciekamy z 14 kwietnia, ale niedaleko, ponieważ 19 kwietnia mam dla was, moje drogie misiaczki, a szczególnie te po 30, sentyment z dzieciństwa. Netflix wraca z Power Rangersami i to jeszcze do tego z klasycznymi postaciami, aktorami, które tam grały. Titowcy! Rita! I Resoraki! To znaczy roboty. Ja dla samej nostalgii obejrzę ten film. I choć zapewne sporo ludzi sięgając po ten tytuł, szukając fenomenu sprzed wielu lat, nas, boomerów, powie: łomatko, ale to jest okrutne CGI, Jezu, ale to jest tandeta, ale słuchajcie, młode szczawie, ja wam coś tutaj powiem, że to właśnie film dla ludzi po 30, którzy pamiętają czasy, gdy rano wstawali, oglądali Rangersów, a później grali w takiego jednego Hugo i wykręcali ruch na korbce telefonu. Ja miałem korbkę. Nigdy się nie mogłem dodzwonić. 21 kwietnia będzie groźnie i będzie martwo. Bowiem martwe zło powraca w nowej odsłonie. Odskakujemy od mrocznej chatki w lesie, nie ma tutaj Asha, dostajemy całkowicie inną historię i chyba najmroczniejszą z całej serii, sądząc po zwiastunach. Miłośnicy horrorów, łączmy się, będzie oglądane. 21 kwietnia wleci również dramat z Jacqueline Phoenixem. Welcome back. I hit you with my car. What? I chyba takie połączenie Jacqueline i dramat już powinno wszystkich tutaj zainteresować. Bo się boi, bo życie go przytłacza, bo świat jest niebezpieczny. Film o człowieku, który boi się wszystkiego i nagle musi ruszyć w podróż, dla nas tak zwykłą, a dla niego tak niecodzienną i tak ekstremalną. Będzie oglądane. Ach, i wiecie co, brakuje mi takich czasów, gdzie mieliśmy piękne, baśniowe historie. Nie wiem jak wam, mi tego brakuje. Jednak 21 kwietnia śpieszy coś z pomocą, a mianowicie Czarodziejski Flet.
Szkoła Mozarta? Czarodziejski flet? Kraina nie z tego świata? I w dodatku księżniczka do ocalenia? Shut up and take my money! 21 kwietnia dzieje się coś jeszcze. Powiem tylko jedno imię. Ana de Armas. Hello, this is Ana de Armas. Pewnie w tym momencie niejednemu z nas i też niejednej zaczęło bić cieplej serduszko. Ana de Armas. Najwidoczniej piękność, która ma właśnie swoje 5 minut w Hollywood, ukradła sukienkę z planu zdjęciowego Bonda i wpada do filmu Ghosted. Kino szpiegowskie z dawką humoru? Wspomniałem, że tam gra jeszcze Chris Evans? Wierzę, że Chris w takim filmie z Aną de Armas będzie mógł cały dzień. Szykuje się ciekawe kino. Humor, mordobicie, Ana de Armas, a to wszystko na Apple TV. Studentka, która wpada w zakład i go przegrywa, a następnie przez to wszystko musi wylądować w mieszkaniu amerykańskiego ciacha, który w dodatku walczy w fight clubach. I szczerze myślę, że obydwu stronom ten film się spodoba. I na deser wisienka na torcie, film, na który chyba będę czekał obok Dungeons & Dragons najbardziej w tym miesiącu, mianowicie Konsekracja. Miłośnicy horrorów, posłuchajcie teraz. Dla mnie zwiastun troszeczkę zawiewa tutaj taką wyspą tajemnic. Ale oczywiście, póki nie obejrzę, to się nie przekonam. Utrata racjonalnego myślenia? Nawiedzone zakonnice? Bardzo dziwny klasztor? Prawda, którą trzeba odkryć? Jaka prawda? Biorę to w ciemno. I czuję, że będzie to jeden z lepszych filmów tego miesiąca. I to tyle i aż tyle. Jak widać, kwiecień hojnie nas obdarzył filmami. I tak jak wspomniałem na początku, jeśli jest coś godnego uwagi, czego nie wspomniałem, piszcie w komentarzach śmiało, ponieważ ja niestety nie jestem alfą i omegą, choć bardzo bym chciał. Buszuję troszeczkę po świecie filmowym, ale to wy, moi drodzy, macie taką skalę informacji, bo zewsząd piszecie, że możemy tym doświadczeniem i wiedzą się wymieniać właśnie w komentarzach, na co serdecznie liczę. Z mojej strony to wszystko, nagadałem się, a teraz trzeba się wziąć za robotę, bo ktoś musi wykarmić 3 koty w domu. A i na koniec, pamiętajcie, żyjcie godnie, szanujcie się, subskrybujcie ten kanał, bijcie w dzwonek, żebyście nie ominęli żadnej publikacji i do zobaczenia w nadchodzących moich filmach. Dziękuję ślicznie za uwagę, mam nadzieję, że zostaliście do końca. Dajcie znać, czy wszystko wam się tu podobało, czy coś chcielibyście zmienić, a ja na pewno wam odpiszę, odpowiem i będziemy działać, żeby ten kanał był naprawdę fajniusi. Wszystkiego dobrego, cześć!